Czyli, że kanclerz CDU w CSU nie będzie wchodziła w koalicję, proszę Państwa. No tutaj strasznie nam muzyka przeszkadzała. Chce kontynuować swoją misję. Zieloni, jak się orientuje, chcieliby uzyskać stanowisko ministra spraw zagranicznych, a konkretnie Cem Özdemir, czyli współprzewodniczący Partii Zielonych, miałby to stanowisko objąć. No i Christian Lindner miał zająć się gospodarką, finansami i pani kanclerz Angela Merkel, robiąc ukłon w stronę liberałów, odwołała z tej funkcji Wolfganga Schäuble, który stanął na czele Bundestagu. I kwestia zasadnicza to domówienie szczegółów polityki gospodarczej, no i oczywiście migracyjnej. I tutaj liberałowie jednak zorientowali się, że na tak daleko idący kompromis pójść nie mogą i zapowiedzieli, że nie wejdą do tego rządu. W związku z tym powstaje pytanie, czy fiasko rozmów jamańskiej koalicji może powodować rozmowy ponowne z SPD. Martin Schulz się zarzeka, że nie. Czy też konieczne będą nowe wybory? Ja tu mogę ujawnić w tej chwili, bo się mówi, że to już długi czas, czyli od września, kiedy Niemcy nie mogą stworzyć rządu. Chcę powiedzieć, że dzień czy dwa dni po wyborach w Niemczech, po ogłoszeniu wyborów, wyników wyborów w Niemczech, jeden z europosłów niemieckich, który zasiada w naszej frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów, powiedział, że jego zdaniem trzeba będzie rozpisać nowe wybory w obliczu takich wyników, jakie otrzymały partie polityczne. No bo wygrało CDU, CSU 33%, jak wszyscy pamiętamy, około 20% SPD, ale trzecią siłą jest Alternatywa dla Niemiec, która zdobyła blisko 12%. I jeśli mówimy o ponownym rozpisaniu wyborów, to trzeba jednak zwrócić uwagę, że wszystkie te formacje obawiają się... Że Angela Merkel ma ładną twarz, ale proszę uważać. To AfD może najwięcej zyskać. Proszę uważać na Angelę Merkel, bo ona nas żeruje. Z jednej strony jest pytanie o sens rozpisywania czy organizowania kolejnych wyborów w tak nieodległym czasie, a z drugiej właśnie ta obawa, że może Alternatywa dla Niemiec, czyli partia o zupełnie innych poglądach niż te, które próbują się dogadać w związku z budowaniem tej szerokiej koalicji, szerokiego rządu w Niemczech, no mogłaby rzeczywiście poważnie narozrabiać, mówiąc tak bardzo kolokwialnie. To jest AfD, czyli Alternatywa dla Niemiec, z partią antyestablishmentową. W Parlamencie Europejskim akurat doszło do pokłócenia się europosłów, także do rozbicia tej partii w Niemczech, ale to absolutnie nie zaszkodziło jej popularności, czyli tylko zwiększyła swoje poparcie i nadal zwiększa. Przypomnę, że jej szef, pan Gauland w Niemczech, powiedział, że będzie polował na panią kanclerz Angelę Merkel. I co ciekawe, jest to wieloletni członek CDU, znający swoich kolegów, stąd też wspomniany przeze mnie Wolfgang Schäuble został przesunięty na stanowisko szefa Bundestagu też ze względu na to, aby dać odpór panu Gaulandowi. Krótko mówiąc, AfD cały czas nieustannie rośnie w siłę. Troszkę jej marsz został zahamowany, ale jeśli miała w wyborach blisko 12%, 6,10, poprzednio 8, 7, 6, cały czas szła do góry i teraz jeśli by przekroczyła na przykład 15 czy 18%, no to mogłaby zburzyć układankę polityczną nie tylko w Niemczech, ale także w Europie i spowodować nabranie wiatru w żagle przez inne partie europejskie, takie jak wcześniej we Francji, czy w Holandii, czy w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Ciekawa jest też postawa Martina Schulza i jego SPD, które mimo tych 20% to jest oczywiście porażka, czyli mniej niż oczekiwali, mimo tego, że mogliby wejść w te rozmowy koalicyjne, no zapowiedziało, że będą w opozycji. Tak, w moim odczuciu jest to od dawna prowadzona gra polityczna ze strony pana Martina Schulza, ale do tej gry przyłączyła się oczywiście pani kanclerz Angela Merkel. Naprawdę w trakcie kampanii wyborczej ci politycy nie atakowali się zbyt ostro, a w ostatniej debacie, którą
podsumowano na łamach jednego z niemieckich czynników. Pani kanclerz gratulowała Schulzowi. Nieźle wypadłeś w tej debacie. On do niej mówi. Pani kanclerz też nieźle w niej wypadła, więc każdy dbał o to, żeby dobrze wypaść, a nie za bardzo ukąsić przeciwnika, mając w perspektywie dalszą współpracę. A jaka ona będzie, no to zależy właśnie od tych rozmów koalicyjnych, o których tutaj mówię. Ja bym nie wykluczał wejście SPD do rządu, choć jest to w tej chwili mało prawdopodobne, ale pan Martin Schulz, oprócz tego, że w tej chwili reprezentuje tę formację, która no, przegrała w ostatnich wyborach w Niemczech, ma duże ambicje polityczne. On był wcześniej szefem Parlamentu Europejskiego. Przypomnę, że chciał zastąpić Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej i podejmował już próbę rozmów z polskimi europosłami, polskimi politykami na temat tejże wymiany, ale także, jak zostałem poinformowany przez polityków niemieckich, w trakcie kampanii wyborczej ostatniej w Niemczech, widząc, że jego partia spada na popularności i nie będzie miał szans tworzenia rządu, miał już rozmawiać z panią kanclerz Angelą Merkel na okoliczność pozyskania funkcji szefa Komisji Europejskiej po Jeanie Claude Junckerze, który zapowiedział, że nie będzie ubiegał się o reelekcję. Więc te rozmowy cały czas trwają i w tej chwili nie mamy pewności ani jasności, jaki zostanie zawarty kompromis dotyczący rządu niemieckiego, ale także poważnych stanowisk w Unii Europejskiej. A zatem będziemy przyglądać się oczywiście temu, co ma miejsce na scenie politycznej w Niemczech. I jeszcze jedno pytanie, panie profesorze. Pan Verhofstadt, który dość aktywnie uczestniczy w różnych debatach, szczególnie dotyczących Polski, naszej ojczyzny, okazuje się, że jest prawdopodobnie, czy być może wmieszany w aferę tak zwaną Paradise Papers. Jak to wszystko skomentować? Nie wiem, nie znam informacji szczegółowych, ani w ogóle informacji, w jaki sposób pan Guido Hofstadt miałby być w to zamieszanym, ale przypomnę, że podczas stosownej debaty ostatnio w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, która odbyła się właśnie na ten temat, angielski, brytyjski europoseł Nigel Farage powiedział, że szukamy nie tam, gdzie trzeba, że tak naprawdę tę aferę odkryły organizacje finansowane przez George'a Sorosa. A te organizacje w ubiegłym roku, jak podał Nigel Farage, 42 razy spotkały się z przedstawicielami Komisji Europejskiej i wskazywał na możliwe finansowanie przez Sorosa polityków europejskich w sposób pośredni bądź bezpośredni. I tutaj Guy Verhofstadt jest osobą desygnowaną z ramienia Parlamentu Europejskiego do tego, aby uczestniczył w rozmowach brexitowych. To jest funkcja nieformalna, nie zakorzeniona nigdzie w dokumentach, no ale Parlament go wyznaczył ze względu na to, że później my musimy przyjąć, zagłosować za brexitem lub przeciwko uzgodnieniom brexitowym i wyinterpretowało to prezydium Parlamentu w ten sposób, że wobec tego desygnujemy swoją osobę i jest nią Guy Verhofstadt. Ostatnio w Strasburgu na sesji plenarnej przewodniczący parlamentu pan Tajani powiedział, że mamy pełne zaufanie do Guy Verhofstadta, który notabene jest inicjatorem i należy do głównych liderów grupy Spinellego. A grupa Spinellego w Parlamencie Europejskim obejmuje ponad 100 wpływowych europosłów z większości grup politycznych, która dąży do stworzenia superpaństwa europejskiego i przedkłada interes ogólnoeuropejski nad interes poszczególnych krajów członkowskich. W związku z powyższym nie sądzę, że informacje, jeśli by się takie nawet ukazały, pogrążyłyby Guy Verhofstadta za mocno, zbyt dobrze jest umocowany w strukturach Unii Europejskiej. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz do tych spraw. No i pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Również serdecznie pozdrawiam ojca i wszystkich radnych słuchaczy. Szczęść Boże. Szczęść Boże, bardzo dziękuję raz jeszcze. Pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, był gościem audycji Aktualności Dnia. Także widzicie państwo, obudź się Polsko ma i wyjaśnia człowiek, co tu knuje Angela Merkel.